Cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Christmas i kontynuujemy Wolfenstein The Old Blood. Mam dla was parę ciekawych informacji, mianowicie na kanale pojawił się materiał zmalowanego przeze mnie obrazka, bym powiedział, napisu RPS, czyli retro perspektywy. Możecie go sobie zobaczyć. Robiłem go tak naprawdę w sumie bardziej wolontaryjnie niż konkretnie bym chciał w ten sposób, ale okej. Okay. Polecam sobie go obadać. God damn it. Nie jestem pewien. I co dalej? Mam jeszcze parę update'ów swojego stanowiska. Jedno z nich zostało już wykonane. Jest to 1/3 moich projektów. Mianowicie poza tym, co już zbudowałem, co mogliście sobie zobaczyć na kanale, były to LEDy, które jakby już mam, gdzieś tam pilot mam, no nieistotne. W każdym razie zrobiłem sobie upgrade w postaci LEDów, żeby było ciekawiej i na przykład na przyszłe vlogi będę sobie te LEDy odpalał, będzie to wyglądało na pewno ciekawiej. To jest jedna rzecz. Drugą trzecią z materiału, które... Gold. Którą będę chciał zrobić i mam nadzieję, że chciałbym zrobić z tego materiał, może nie taki jak z budowania biurka, ale będzie to oświetlenie, bo mam jedną tutaj lampkę, jak widzicie, po tej stronie, tu, ale brakuje mi drugiej, dlatego mam zapalone główne światło, co jest całkowicie bez sensu. Będę chciał to jakoś obudować, zrobić z tego coś zupełnie innego, coś ciekawego i najpewniej będzie to miniaturowe biurko, będzie wyglądało mniej więcej jak miniaturowe biurko, w środku będzie... W środku będzie klosz z żaróweczkami takimi, jakie powinny być. Także... Także mam nadzieję, że będzie tak, jak powinno być. A tymczasem zajmujemy się walką. Klasycznie. Ej, mega żałuję, że nie ma czegoś takiego jak Spider-Man. Na pecety. Niestety będę mógł go sobie tylko obejrzeć i obejrzę go sobie u... Jeszcze nie wiem dokładnie kogo. Znaczy inaczej, ja już zacząłem oglądać, ale nie powiem wam u kogo. Nie faworyzując... Twórców na YouTubie. W każdym razie taki jest plan na rozbudowę studia. To jest w ogóle pierwsza rzecz taka dość mocno podstawowa, o której chciałem wam opowiedzieć. Think fast, BJ. A kolejną rzeczą najpewniej jest kupno, ale do tego to się jeszcze zobaczymy. Jest kupno karty graficznej, tylko niestety będę musiał jak zwykle wybrać. Będę musiał jak zwykle wybrać między sprzętem a przyjemnościami, mianowicie mam na myśli to, że... Moja dziewczyna chce wyjechać na jakiś wyjazd. Ja mam jakby trochę gotóweczki odłożonych, tylko ja to sobie zbieram na kartę graficzną, która trochę poprawi jakość na live'ach i tak dalej i przyspieszy moją pracę z montażem filmów, vlogów i tak dalej i wszystkiego do pracy. Chodź. Tak jest. Ale... Jakby, no budżet jest jeden, nie? Wiecie jak to jest. I trochę obawiam się, że... O, granaty. Obawiam się trochę, że... Będę musiał wybrać i to jest straszne, bo... Albo to, albo to. Z jednej strony nie chcę jej zawieść, a z drugiej strony... Come on! Was zbieram na tą kartę już od dawna. I chciałbym sobie jakoś swój komfort pracy poprawić, biorąc pod uwagę, że ja kartę mam strasznie starą. I jest to karta graficzna Może chyba sprzed 4 lat. 660 Ti. Ktoś pamięta taką kartę? To ja właśnie taką mam.
Już wyleźli, już wybiegli, już się będą pizgać. Dobra, najpierw zdejmę tego kolegę, bo mnie męczy. Teraz mogę zająć się resztą. O, ale mu pękła czaszka. O, super. Mogę przeładowywać szybciej. Jaka zajebista opcja. Wow. Dobra, bo tak za stacjonarnie lecę chyba. Ja myślę, że tam trzeba wjechać. Na chapie się zdrowia i lecę. Trzeba się skitrać. Jak mi tu granat wpadnie, to będzie słabo. Skąd ty się tu wziąłeś? Chciałbym jak najszybciej nagrać parę materiałów, bo no, nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy mi się jakiś wyjazd, kiedy coś się zacznie dziać takiego, że ja niestety nie będę miał czasu, co mnie troszkę przeraża. Bo trochę zaniedbałem tego YouTube'ka swojego i będę chciał go sobie naprawić. Nie będę mi się zmieniał naboje. Ale dobra, nieistotne. To jest teraz mało ważne. Karabin szturmowy, tędy nie przejdę. Jak tu się przechodzi? Halo, tędy, this way. A nie, this way. Czy tam są drzwi, Blaskowicz? Taktyka. Czyli górą. Dobrze, bardzo dobrze. Tu się jeszcze rozejrzeć, nie ma żadnych ciekawostek, jakichś gagów, jakichś innych pierdół. I lecimy. Mam nadzieję, że ten materiał będzie w miarę... Nie trafiłem. Dobra, to tyle. To jeszcze we mnie strzela, halo, o Jezus. Ja jestem taki mocno odsłonięty teraz. Dobra, plan B. Trzeba się sprężyć. Bo mnie jadą. Cały czas zapominam o tym, że mogę sobie kliknąć, tapować szybko przeładowanie. O Jezus! Ale leją. Szybko hapeki. Pancerz. Ty chyba kurwa żartujesz, mordo. Okej. Dobra, plan B. Kurwa, on tu idzie, ja pierdolę. Wow. To nie koniec. Ty chory pojebie, zostaw mnie. Dobra, awantura tu jest, nie powiem. Nie, bo on eksploduje. Okej. This is how we do. Święty spokój, pozbieramy sobie apteczki, jakieś tam inne pierdoły, mamy wszystkiego na full. Bardzo mi się to podoba. Ty kurwa, żartujesz znowu, ja pierdolę! Ale się wystraszyłem. Zajebie mnie! Teraz oni mnie zajebią. Ja, co za ogień w ogóle, halo? Ani chwili wytchnienia. No grubo. Grubo albo wcale. O, magazynek mam większy, super.
O Boże, klikam to R i on z automatu przeładowuje cały karabin. To jest też... X-em się to robiło. A, pamiętam z ostatniego materiału. Zajebisty jest ten karabin, nie mam pytań. No pokaż się. Wszyscy? Okej, także tyle takich szybkich informacji na początek. Padło, czy na początek, już jest 10 minuta nagrania, także. Na razie nic tutaj nie tniemy, mam nadzieję. Okaże się później, ale to chyba będzie trzeba ciąć, bo nie wiem gdzie mamy iść. Tędy, oczywiście, że tędy. Most Paderborn. I zajebisty jest ten zamek, jakie to jest w ogóle ładne wszystko tutaj. Przypomina mi się trochę Vanishing of Ethan Carter i zaginięcie Ethana Cartera. Świetna produkcja, była u mnie na kanale, nie wiem czy dalej jest, muszę to sprawdzić. Mam nadzieję, że jest, bo to też ciekawa, ciekawa historia, ciekawie opowiedziana, w miarę, przeze mnie przynajmniej, jako narratora. Parę nefsów dawałem. I tak dalej. Dobra. Idziemy. Bitte melden Sie jegliche verdächtige Aktivität unverzüglich den Behörden. Super, biorąc pod uwagę aspekt tego, że za dnia też mogę być niebezpieczny, przyrzeni grasuje tylko nocą, mordeczki. Trzeba się z tym liczyć, co? Ale mi się podoba ta lokacja. Jeszcze przypomina mi się trochę z Return to Castle Wolfenstein, jak trafiamy do wtedy pamiętam, że dostajemy Stena. Karabin z tłumikiem. Można już być tam troszkę sneaky fuckerski. To też kojarzę i też lądowaliśmy w takiej... Proszę bardzo, mordo. Tyle ci mogę dać. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, guter Herr. Güte. I don't understand. Hörst du nicht das Schnappen ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen. Okej, ten facet jest troszkę taki, wydaje się... Wydaje się mocno weirdo. Ale przynajmniej gada do rzeczy. Musimy zabić. That's where I gotta be. Ale jeszcze zerknę. Aha, no to tu jest cała mapka. Nie mogłem przejść inaczej. No dobra, znajdź gospodę w wiosce. Hadong, witamy serdecznie. Ole, mam ślad z biurka teraz. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Oto piąteczka. What's your name? Annette. What is yours? William J. Blazkowicz, U.S. military. Do people call you that? Do mnie zwracają się Willy. Billy Boy. Billy Boy. Bill the Kid. Boy. Billy Boy. Billy Boy. Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Some people just go. Jeszcze zanim. Została wychowana w rodzinie żydowskiej klasy średniej na południu Niemiec. Jej matka zmarła, kiedy Annette była jeszcze mała, a ojciec nigdy powtórnie się nie ożenił. Po dojściu do władzy nazistów Annette z ojcem przez kilka lat tędy ukrywali się w górach, ale w końcu zostali złapani i wysłani pociągiem do obozu koncentracyjnego w Bolzano, gdzieś we włoskich Alpach. Ruch oporu zaatakował pociąg i ocalił kilka osób, w tym Annette. Ojciec nie przeżył. Mamy BJ. Trochę historii. I suppose. Dobra, ale ja bym sobie tu jeszcze się może rozejrzał. Dobra, tu mamy hapeki, ale hapeków nie potrzebuję. Wejdę se za to na górę, bo tu zawsze jest coś ciekawego. Na przykład złoto i pancerz. Dobra, schodzimy na dół. Oczywiście. Ciągniemy fabułę dalej. Ladies first. Coś mówiłem i zapomniałem. To jest straszne. Oczywiście, że znałem hasło. Tu będzie.
Gospoda, bardzo ładne. O, ładny arcik. Od 10 lat mieszkańcy Paderbornu. A nie umiem czytać. Przychodzą do gospody, by się spotkać, najeść, napić i weselić. Obecny właściciel, Kessler, jest byłym dziennikarzem, który przeprowadził się z Berlina 4 lata temu. Serio, to miłe, bo nikt mnie na ulicy nie poznał. Überprüft die Fenster und versteckt sich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. I co, awanturniks? Gdzie? Będą najeżdżać? Ale będzie grubo. Nagram sobie jeszcze materiał na jutro. I po tym materiale najpewniej będziecie mieli mnie... To są wilki, myślałem o tych dużych. Otwórz klapę piwnicy, jasne mordo. Zrobione. Zobaczcie mnie w nowej fryzurze, bo już mam taką szopę na głowie, że o Jezus, muszę się po prostu obciąć. Lock this door. Don't open it until I say it's safe. Albo usłyszysz niemiecki, nie usłyszysz mnie. Dobra, jest szansa. Na razie jest łatwo. Wypierdolą drzwi. Na górę nie wejdą. Wejdą. No, dostałem granatę w czoło. Halo, ogarnij się. Dobra, kolega, trzeba go uspokoić granatem. Nie udało się, drugim. To jest dobre pytanie, mogliby to zadać w 39 w sumie. Albo już bardziej w 41, ale okej. O nie, 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 nie. Ha, miało nie być cięcia, niestety, telefon z pracy. Trochę wybiło mnie to z rytmu, bo o czymś mówiłem i... Dobra, nieważne. A nie, mówiłem o 41. Śmieszne jest to, że mi wrzucają za daleko te granaty, to jest super. Dobra. Plan B na tego kolegę. Dobra, clear street. Jest jeszcze jeden. Wow. Nie tego planowałem, ale okej. Muszę oszczędzać amunicję, bo to jest jednak 50 i robi zajebistą robotę. Trzeba zatworzyć piwnicę, a się okaże, że tam pewnie będzie jakiś zły nazista i... zabił mi kolegów i tak dalej. Dobra, pozbieram... Czemu zbieram HP-ki? Mam 200 hapsów, bez sensu. 200 HP! Po co mi tego tyle? God damn it. Tu jest żarcie. Tu jest tyle żarcia w ogóle. Jeszcze może wejdę, nie wejdę. Amunicja. Znowu hapeki. Pancerz. Wszystkiego mam za dużo teraz. Ale dobrze. Bardzo dobrze. Znaczy ja nie narzekam. Osiągnięto limit. Dobrze. Okay. Otwieram. Nazis are all dead. You can... Americans! Never mind. Dlatego. Pojebało cię. A, to już dobra, widzę, wiem. Kto? Nie. Kto? Kurwa, on tu idzie. Serio, to tylko tyle mu zrobiłeś? To było mega głupie, mogłeś mu hełm chociaż zdjąć. Chyba zburzy całą stodołę. Druga runda.
I tak go będę rozbierał po kawałku? O Boże. To trochę potrwa, ale chyba się zablokował. O nie, chyba jednak nie. Może teraz? Nie. Jak on mi niszczy każdą osłonę w ogóle, ogarnij się, typie. Klata. 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 Krzesło mi osłoni. Ujebało ci się. Ja pierdolę, jaki ogień. Ja myślałem, że on klęknął, a to niestety. Nie zupełnie. Ale w dalszym ciągu mam kupę zdrowia, co mi się bardzo podoba. 17 kul. To był ten typ! Wow. Okej, okay. Czyli zabiliśmy mu psa i on przyszedł się zemścić, ale nie wyszło. I'm fine. I'm sorry about your friend. Thanks. What was his name? Wesley. Wesley. What about the girl? She's coming with us. Idzie z nami. I mean, what's her story? Rescued from a deportation convoy heading out of Wolfsburg. Zostaje mi tylko ja. Okej. Okay. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego materiału. Mamy 20 parę minutek, także spoko. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Bez odbioru.